istotny zawodnik naszej reprezentacji, można powiedzieć ostoja, jedna z ostoi obrony, ale nie ma go, trzeba sobie bez Kamila radzić. Myślę, że trener Nawałka bardzo dobrze ma wszystko ustawione i przeanalizowane i wie, kogo na to miejsce wystawić, aby godnie, myślę, że zaprezentował się i dobrze zagrał. Mi zawsze po głowie chodził jednak Artur Jędrzejczyk, tak? Aczkolwiek tutaj słyszę głosy, że Tiago Cionek, że może Kamiński grać, że może jeszcze kto inny. Dla mnie gdzieś tam alternatywą właśnie dla jednego ze stoperów był Jędrzejczyk. Oczywiście wtedy na lewą obronę może iść Maciek Rybus, pokazał, że na tej stronie może też grać. Równie dobrze trener może zostawić Jędrzejczyka na lewej stronie, bo dobrze grał w ostatnim meczu w Czarnogórze i z Rumunami na wyjeździe. Także wszystko, myślę, do samego końca. Znaczy trener pewnie już ma poustawiane, tak, Nawałka. Dzisiaj to jest dylemat tak naprawdę jeden.